Nie ten, ten. Witam Państwa po przerwie. Mistrzostwa Polski Amatorów, sobotnie gry. Mecze do trzech wygranych partii. Marcin Czuchro zmierzy się z Piotrem Klarzyńskim. Komentować dla Państwa to spotkanie będzie Andrzej Baliś. Przyznam się szczerze, że nie miałem okazji poznać tych dwóch dżentelmenów. Nie wiem, czego możemy się po nich spodziewać. Poprzedni mecz fenomenalny w wykonaniu Damiana Adamusa. Dwie partie z kija. Praktycznie bezbłędny zawodnik. Bodajże z Wrocławia on pochodzi. Jeśli się mylę, to przepraszam. Rozbicie Piotra Klarzyńskiego. Widzimy, że nic nie wpadło. Jeśli by się doszukiwać problemów na stole, to wydaje się, że całe bile są lepsze, a to za sprawą piętnastki, która tutaj jest dość mocno zblokowana oraz no to już jak gdyby się na siłę doszukiwać, to również różowa połówka jest kłopotliwa. No bo widzimy, że zawodnik wybiera całe bile. Oj. Niestety nie udało się zamknąć stołu. Może jeszcze nie wszedł dobrze w ten mecz. Może stres na stole telewizyjnym sparaliżował nieco tego zawodnika. Teraz wydaje się być optymalnym rozwiązaniem zagrać piątkę, tak żeby próbować pozycjonować na czwórkę bądź jedynkę. Najlepiej byłoby na czwórkę, ale zawsze wtedy na jedynkę się uda spozycjonować. I teraz jedyneczka, czwórka. Widzimy, że zawodnik tutaj zastanawia się nad wbijaniem dwójki. Tutaj ona jest troszkę zblokowana. Przechodzi prawdopodobnie tutaj do końca, natomiast trzeba być szalenie precyzyjnym. Być może trójka też pomoże tutaj wpaść dwójce. Czyściutko, pięknie zagrywa Piotr Klarzyński. Pozycjonowanie do szóstki na środkową łuzę. W zasadzie układ wydaje się być już rozwiązany. Średniej klasy bilardzista powinien dokonać formalności.
nie za daleko do siódemki, troszkę wyrzucający kąt w górę stołu. Ale jak się popracuje boczną rotacją, wydaje się, że... A nie, to przekłamanie kamery. No i mamy 1-0 dla Piotra Klarzyńskiego. Rozbicie Marcina Czuchro, nic nie wpadło. Wstępne oględziny tego układu wskazują na to, że połówki wydają się być lepsze. A to za sprawą czwórki, która prawdopodobnie jest zablokowana. Tak jest. Zawodnik wybiera połówki. I bardzo ładnie parkuje tutaj na jedynce. Oj, chyba za mocno zagrywa. Tutaj prawdopodobnie zagrywał do bieli z numerem 9. Wydało się troszkę więcej rotacji niż zamierzał i biała bila odeszła w miejsce, z którego kontynuacja. O, chyba jeszcze tutaj do środka przechodzi zielona połówka. O, sprawdza to jeszcze zawodnik. Przechodziła spokojnie tutaj, tak zwana bila ratunkowa. Widzimy, że Piotr Klarzyński odzyskuje tutaj pełną kontrolę nad tym układem. Tak jest tutaj. Myślę, że ten kąt w zupełności wystarczy, żeby przesunąć białą bilę. Zagrywał tutaj na środkową łuzę. Trudno się dziwić, kąt był dość mały, więc... Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Ale niestety nie trafia zawodnik czarnej bili do środka. I szansa dla Marcina Czuchro.
Sytuacja wybitnie komfortowa, żadne bile przeciwnika nie przeszkadzają w skończeniu układu. Nawet jeśli przejedziemy z białą bilą gdzieś w pozycję niedogodną do bili, na którą wychodzimy, zawsze w pogotowiu pozostają inne bile, także jeśli tylko kij prowadzi się prosto i bile znikają ze stołu, to nie powinno być większych trudności z kończeniem takiego układu. Niemniej jednak nie wiadomo, czy przypadkiem się tu nie zasłonił. Nie, widzi spokojnie szóstkę. Otrącona tutaj czarna bila, wskutek tego trójka nie wpadła do łuzy. Więc to, co wydawać się mogło formalnością, niestety nie było takie oczywiste dla Marcina Czuchro. Teraz czarne po długości, strzał taki sprawdzający, czy kij prowadzi się prosto. Z białą bilą nic nie trzeba robić. O, pięknie, tak środkiem łuzy wbija Piotr Klarzyński czarną na 2-0. Trzecia partia, otwiera Marcin Czuchro. Nie, przepraszam Państwa, Piotr Klarzyński otwierał trzecią partię. Jednak bile nie rozeszły się w pomyślny sposób. Być może coś tam się nie stykało. Zawodnicy sami sobie układają bile, także każdy sobie musi zadbać o to, żeby bile dobrze się stykały, żeby pomyślnie się rozeszły i stworzyły jak najłatwiejszy układ do skończenia. A tymczasem dostałem tutaj informację, że Wiktor Zieliński jest w półfinale zawodów Pucharu Europy w Treviso, Eurotour. Że wielkie gratulacje, czekamy na finał. Trzymamy mocno kciuki. Zawodnik ten zmierzy się z wygranym meczu Albin Ocean, Denis Grabe z Estonii. A w meczu Denis Grabe Albin Ocean mamy 8-6 dla Denisa Grabe. Warto wspomnieć drogę Michała Wiktora Zielińskiego. W ćwierćfinale pokonał Darela Picza z Wysp Brytyjskich. W jednej
8 Wiktor Zieliński pokonał Daniela Corrieri. W 1:16 Pucharu pokonał zawodnika z Arabii Saudyjskiej. Sporo Polaków w zawodach Pucharu Europy zameldowało się w Pucharze. A tymczasem wracamy do komentowania meczu na biliardowych mistrzostwach amatorów. Widzimy, Marcin Czuchro tutaj gra połówki. Zadeklarował bezpieczną. Uznał, że ten układ jest poza jego możliwościami. Bardzo ważne jest w ósemce wyważenie tego, z jakim układem chcemy się zmierzyć i próbować go kończyć, a w jakim układzie w pewnym momencie należy przerwać wbijanie i zagrać taktycznie jak najkorzystniej. Próba wbicia szóstki. Marcin Czuchro przy stole. No, układ bill bardzo, bardzo kłopotliwy. Trzy problemy na stole. Czarna stoi obok dwójki. Prawdopodobnie nie przechodzi do większości łóz. Możliwe, że przechodzi do prawej narożnej górnej łózy. No i pozostałe bile Marcina Czuchro w bardzo kłopotliwych pozycjach. O, widzimy, że... Tutaj otworzył trochę tą sytuację. Zepchnął bile przeciwnika pod dolną łuzę, co jest dla niego dość korzystne. Niemniej jednak wciąż jeszcze sporo problemów przed zawodnikami. Tutaj kącik na czwórce rokuje nadzieję, że po górnej rotacji biała zderzy się z dwoma bilami zablokowanymi pod dolną prawą łuzą.
tutaj fatalne zagranie Piotra Klarzyńskiego. Otworzył on bilę czarną do końca, do skończenia układu, natomiast zablokował sobie dwójkę razem z siódemką. Tutaj zawodnik prawdopodobnie nie chciał wbijać. Już pozbycie się takiej bili w otwartej pozycji i zostawienie sobie jednej ostatniej bili w odmianie 8 bil jest strzałem w kolano. Próba zagrania do środka, minimalnie chybiona, ale teraz Marcin Czuchro stoi przed trudną sytuacją, bo nie chciałby sfaulować, ale nie chciałby też otwierać gry swojemu rywalowi. No i teraz widzimy, że Piotr Klarzyński zasłania tutaj drogę do ostatniej bili Marcinowi Czuchro. Skok zakończony bez faulu, natomiast połówka nie wpada i w zasadzie ostatnią trudnością dla Klarzyńskiego jest układ dwójka siódemka na dolnej bandzie. Może on próbować to zagrać wózkiem. Mówi się na to kombinacją. Wózek to raczej spotykane w nomenklaturze snookerowej. Bilardzie częściej spotyka na określenie kombinacja. O, tu widzimy próba zagrania od bandy białą bilą, tak żeby biała zderzyła się z tym zlepkiem dwóch bil, natomiast no, nie powiodło się. Ale ma jeszcze Klarzyński dwie bile przed sobą, także o ile z szóstki teraz będzie dość ciężko. Próba wybicia dwójki z siódemką, o tyle może zadbać o taki kąt na czwórce, że może z czwórki spróbować takiego wybicia, ewentualnie, tak jak mówiłem już wcześniej, najbezpieczniej, chyba najrozsądniej byłoby to grać kombinacją. Połówka w otwartej pozycji, także możliwość gry na odstawną z uwolnieniem dwójki z siódemką jest dość trudne. Prawa górna rotacja, próba wybicia, natomiast tam chyba nawet nie było takiego kąta, gdyż gdyby chciał wpaść w te bile, to połówka przeszkadzała w takim zagraniu. Teraz prawdopodobnie próba kombinacji albo nie. O, widzimy, że tutaj doklejenie, tyle że Klarzyński wcale tym zagraniem nie polepsza swojej sytuacji, ponieważ o ile zasłonił on ostatnią bilę swojego rywala, o tyle dalej te dwie bile są zablokowane. O, widzieliśmy, że niestety obraz pod kątem tutaj spłaszczył nam nieco pogląd na sytuację i to, co wydawało się być dla mnie zasłonięte, no, wcale zasłoniętym nie było. Niemniej jednak Marcin Czuchro nie wbija po ostatniej połówki do środka.
O, to i fatalne zagranie. Nie wiadomo, o co chodziło Piotrowi Klarzyńskiemu. Niemniej jednak zostawia on grę do środkowej łuzy. Przeszedł tutaj Marcin Czuchro między dwójką. Bardzo ładnie, nie zderzył się z nią. Ale ósemki również nie wbija. No i gra toczy się dalej. Minimalnie przecięta. Piękne teraz zagranie Piotra Klarzyńskiego. Próba wbicia próba wbicia kombinacją siódemki, ale zostawieniem białej w takiej pozycji, z której Marcin Czuchro nie będzie miał do gry ósemki. No i teraz musi dobrze na bandzie zmierzyć tutaj kąt odejścia. Widzimy, że o, niestety biała bila zahacza rand środkowej łuzy. I Klarzyński kontynuuje podejście. Bardzo solidne zagranie do czwórki. Marcin Czuchro miał bardzo dużo szans w ostatniej partii, ale ich nie wykorzystał i prawdopodobnie zaraz zaksięgujemy wynik spotkania i będzie to prawdopodobnie 3-0 dla Piotra Klarzyńskiego. Jeszcze obejrzy tutaj sytuację, czy ta czarna nie stoi w jakiejś takiej kłopotliwej sytuacji, ale jeśli tylko koncentrację utrzyma na odpowiednim poziomie, to wbije spokojnie tą bilę, ale widzimy, że białą tutaj troszkę sobie pofolgował. A niemniej jednak biała nie wpada. 3-0 Piotr Klarzyński.